Proszę powiedzieć, dosyć dużym zaskoczeniem dla komisji były zeznania pani Danuty Jacuch. Była bardzo zdziwiona, jak się dowiedziała, ile osób było poszkodowanych czy pokrzywdzonych, ile pieniędzy jest powinny ludziom według dokumentów. Czy teściowa rzeczywiście o niczym nie wiedziała? Nie wiedziała o niczym. Ona się nie zajmowała niczym w spółce Ambergold, oprócz wykonywania prostych prac porządkowych. Ale jednak jest ta korespondencja, w której rozmawiacie o różnych czynnościach, które ona ma wykonać z udziałem pana... Ja omawiam na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Proszę powiedzieć, bo tutaj mamy jeszcze taki zbieg okoliczności, że kilku pana współpracowników było zatrudnionych w parabankach, różnych parabankach, między innymi w instytucjach finansowych takich jak SKOK. Czy pan poszukiwał specjalnie pracowników, którzy mieli już bagaż doświadczeń pracy w takich instytucjach? Ja nie zajmowałem się rekrutacją, zajmował się dział rekrutacji. Warunek był taki, że mają mieć doświadczenie w branży finansowej. I było także bardzo wiele pracowników z banków, i to dość znanych polskich banków, i przewodzili oni w spółce Ambergold ze SKOK-u. Ja nie pamiętam, żebym kogoś miał ze SKOK-u. No dobrze, a pan pastor na przykład pracował dla SKOK Media, z tego co wiemy. Wiedział pan o tym? Ale pan pastor nie zajmował się żadnymi kwestiami finansowymi w spółce. Czym się zajmował pan pastor? Szukaniem lokali i rozwijaniem działalności, w sensie otwierania nowych lokali, a nie działalnością spółki Ambergold. A zasadnicza różnica. Osobistego sekretarza pana byłej żony, czy nie? Przecież pan pastor mieszkał w Warszawie, a moja żona mieszkała w Gdańsku, tak mógł mieć opcję. Czyli pełni, czy nie pełnił? Nie pełnił żadnej funkcji sekretarza mojej żony. Znaczy do Warszawy on się przeprowadził z czasem. Kolejne, wiedział pan o tym, czy na przykład Michał Forc, Excelow też wykonywali usługi dla grupy SKOK? Tak, wiedziałem o tym, że wykonują usługi dla grupy SKOK. To była jakaś szczególnie atrakcyjna wiedza dla pana? Wykorzystywał pan to? Nie, w ogóle nigdy nie wykorzystywałem. Proszę pana, proszę powiedzieć o pana kontaktach z kuratorem lipskim, Markiem Lipskim. Kojarzy pan osobę? Tak, kojarzę. Czy dochodziło do jakiejkolwiek formy wpływania na jego decyzję, na pracę, którą wykonywał jako kurator? Nigdy nie wchodziło do żadnej formy wpływów na jego decyzję jako kuratora. A pan się zajmował kwestią remontu w domu? Tak, zajmowałem się, co potwierdzają zdjęcia i dokumentacje. A czemu teściowa tego nie potwierdziła, bo powiedziała kompletnie, że... Proszę zadać pytanie mojej teściowej, nie wiem czemu. Czyli po tym pożarze pan się zajmował tym remontem? Tak, zajmowałem się remontem, zajmowałem się przed pożarem remontem tego domu i utrzymaniem tego domu. A zupełnie co innego, że zna teściowa. Na to, żeby odbudowywać ten spalony dom? My wtedy z moją żoną zarabialiśmy, pani przewodnicząca. Proszę pan, a gdzie pan wtedy pracował? Prowadziliśmy salony finansowe EX. I jaki wtedy miał pan dochód z tego? Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Dobrze, ja nareszcie. Pan poseł Pięta. Proszę świadka, proszę pana. Zeznał pan, że ABW, że funkcjonariusze ABW nie zabezpieczyli rejestratora rozmów stacjonarnych. Stwierdził pan też, że ABW nie zabezpieczyło nagrania z biura pańskiego, gdzie był prezydent Adamowicz. Nie udało się ustalić tych nagrań, gdzie one są w tej chwili. Proszę pana, powiedział pan też, że w areszcie odwiedzali pana funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a jeden z nich, wymienił pan nazwisko, pan Mikołajczyk, miał stwierdzić, że ta komisja śledcza nie powstanie, bo nie ma takiej woli politycznej. Dobrze zrozumiałem pana? Tak mniej więcej, tak. Proszę powiedzieć, ci funkcjonariusze, którzy odwiedzali pana w areszcie, przypomina pan sobie także innych funkcjonariuszy poza panem Mikołajczykiem? Nie, przychodziło przeważnie dwóch tych samych funkcjonariuszy. Jeden był pan Mikołajczyk, drugiego pana Plutonowego nie pamiętam. Był bardzo młodym funkcjonariuszem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zawsze i pan Mikołajczyk, jak przychodził do mnie pan mecenas Daszuta, to zawsze przychodził albo właśnie z panem Mikołajczykiem, albo z tym drugim panem. A oni przyszli wtedy razem na przesłuchanie w sprawie właśnie Korytkowskiego i sfałszowania przez niego umowy. Rozumiem. I prowadziliście rozmowy o też sytuacji były prowadzone, panie pośle, jeżeli ja prowadziłem luźne rozmowy i w prokuraturze z prokuratorami, i z funkcjonariuszami ABW. Jak
byłem wożony z Piotrkowa do Łodzi na przesłuchania przez funkcjonariusza ABW. To takie luźne rozmowy też były, komentowanie obecnego życia politycznego, obecnej sytuacji, sprawy, jakichś innych spraw, które, jakieś tam informacje, które w telewizji były zasłyszane, co oni, jakiś komentarz rzucili. I to były takie normalne rozmowy. I one się odbywały albo przed protokołem, albo po protokole. No ta rozmowa z tą komisją śledczą to była już po protokole na sam koniec i to było w formie takiej, no jakby dano mi do zrozumienia, że i tak przecież nic ze swoją wiedzą nigdy nie zrobisz. No ja to tak odbieram, ale to jest moje odczucie i ja nie chcę tutaj nikogo oceniać. Rozumiem. Czyli jak pan przypomina sobie tę rozmowę, to ta uwaga padała w takim kontekście, że funkcjonariusz był, nie wiem, usatysfakcjonowany? Usatysfakcjonowany, ironia w stosunku... Wtedy funkcjonariusze już wiedzieli, że ja na pewno będę składał zawiadomienie, tak, i wiedzieli mniej więcej, czego ono będzie dotyczyło i ja to tak odbieram, ale ja mówię, to są tylko moje odczucia, to nie jest moja wiedza. Rozumiem. Przechodząc do jeszcze innego wątku, zwracano się do pana o pieniądze na różnego rodzaju cele, nie wiem, społeczne, charytatywne, kulturalne. Wspominał pan choćby o wizycie pana Adamowicza. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, nie wiem, czy to był pan Adamowicz. Ja taką informację uzyskałem, że najprawdopodobniej to był pan Adamowicz. Nie udało się ustalić tego. Nie udało się tego ustalić. Obok tego filmu, czy proszono pana jeszcze o wsparcie dla miasta Gdańska? Innych celów? Tak, jeszcze była, ale to odmówiliśmy, była propozycja, Gdańsk wydawał jakąś encyklopedię gdańską czy coś takiego, była to takiej samej formy list, z takim samym formą zaproszenia wysłane jak poprzedni, z tym, że to nie wyglądało tak, jak pan Adamowicz tutaj opowiadał, że to był list i w celu skontaktowania się tam z Axon Studio, który był producentem tego filmu, tylko to był list z pełną ofertą, był list z książką, można to tak powiedzieć, no, broszurą co najmniej, w której była pełna oferta, za ile, co my dostaniemy. To nie wyglądało tak, jak pan Adamowicz opowiada, że to jest tam kartka papieru z jego podpisem i on nie wiedział, co on podpisuje. No, do tego był załączony bardzo profesjonalnie zrobiony folder świadczący o tym, co my uzyskamy za to, jak my damy tyle i tyle. No mieliśmy uzyskać w formie jakąś tam 15-minutową wstęp przed filmem, zamieszczenie loga na każdym plakacie, w każdej informacji, uczestnictwo w wszystkich spotkaniach. Tam był szereg takich form promocyjnych. Było nawet rozważane w pewnym momencie, ale Orana Faliaci, dobrze pamiętam, przylatywała do Polski w celu przeprowadzenia wywiadu z Lechem Wałęsą i padła też taka rozmowa, a może byśmy zrobili, że ona samolotem OLT przylatuje. No i nikt nie pomyślał, na sam początku dobry pomysł, ale nikt nie pomyślał, że w latach 80. OLT nie latało do Polski, tak? I to były takie mniej więcej rozmowy prowadzone, jak umieścić gdzieś produkt, żeby on został sprzedany jako w filmie. No, mniej więcej to tak wyglądało. Mogę? Wspomniał pan też na samym początku, że w Złotych Tarasach doszło do spotkania z dziennikarzami Gazety Wyborczej. Tak. Umówiony pan był z panią redaktor Olczak, a przyszedł jeszcze jeden dziennikarz. Mhm. To był przełożony pani Olczak, jakoś tak, tak. Wiem, że to już było dawno i nie wszystko może pan, znaczy się, pan pamiętać. Zapomniałem w ogóle o tym, to dzisiaj państwo mi przypomnieliście. Może potrafiłby pan sobie przypomnieć atmosferę tego spotkania, jakie wątki były poruszone? Pan Samcik był łagodzący w wypowiedzi, pani Olczyk była raczej atakująca, no. To też w żaden sposób ona nie atakowała, ale ona, można było, pytała, ale to były w formie raczej takich bardzo dociekliwych informacji szczegółowych, a pan Samcik był raczej taki bardziej wyważony, spokojny, który
w jakimś stopniu ją też hamował, a jednocześnie zbierał też wszystkie informacje. Ona może, no mówię, była bardziej agresywna, ale nie w takim sensie negatywnym ta agresywność wynikała. Rozumiem. Ogólnie rozmowa była bardzo życzliwa i przyjemna. Ja źle nie wspominam tej rozmowy. Rozumiem. Proszę pana, wiemy, że spotykał się pan także z innymi dziennikarzami. Jeszcze się spotkałem z Gazety Wyborczej z jednym dziennikarzem, ale w chwili obecnej nazwiska nie pamiętam, ale to już było w sierpniu 2012 roku. Rozumiem. A dziennikarze innych mediów poza Gazetą Wyborczą? No, Wprost, Bloomberg Business Week, Gazeta Polska Codziennie, a nie, przepraszam, jeszcze z Gazetą Wyborczą się spotykałem raz jeszcze z Mikołajem Szanem i jeszcze jednym panem z Gazety Oddziału Gdańskiego. Z Rzeczpospolitej, z jakąś kobietą miałem kiedyś przyjemność rozmawiać, z dziennikarzem TVN-u Maciejem Cnotą. Chyba to wszystko. A może pan powiedzieć coś, jeśli pan pamięta, na temat programu, który był realizowany w telewizji TVN? Tak, Modlitwa teraz. Także państwo zobaczą. To była propozycja przyjęta przez pana Michała Forca. Nawet w prokuraturze, nawet w sądzie z tym Marcinem jeszcze trwa. On się zwije jak wąż. Odpowiada na różne pytania wciąż. Daje sobie radę. I w kontekście rozmów doszło do tego, że roladę. Tego programu CNBC Biznes nie realizujemy, ale jest propozycja taka, żeby zrealizować taki i taki program. Nie ma Boga. To psalmie, proszę państwa, są takie słowa, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I akurat się tak pozytywnie działo, stało, żyło, było, że u Żydów nikt nie był ateistą, że wszyscy na 100% wierzyli w Jahwę, w Boga, nie było ateizmu. Skąd się to wzięło, państwo zobaczą? Skąd się to wzięło? Jaki żal, zalążek niemalże wszystkie pytania. Gactwa. Kto to dał? Ale moje pytanie to dał? O to, czy była członkiem SKOK, skłamała, zeznając, że nie. No bo mówią, że nie ma samorządu. Tak się składa, że nawet prawda, SKOK że coś się z tego końcu, wzięło. Że była członkiem tej kasy. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Może teściowa o tym rzeczywiście nie wiedziała i to świadek załatwiał wszystkie formalności w SKOK-u za teściową. Ja myślę, że to jest pytanie do mojej teściowej, nie do mnie. Nie, no to jest do pana pytanie. Kto obsługiwał, kto spłacał pożyczki? Ja żadnych kto spraw za moją teściową formalne, nie załatwiałem, nigdy nic nie podpisywałem i odmawiam w pozostałym zakresie odpowiedzi. Także proszę, już dzisiaj oglądamy i słuchamy. Słuchamy Radia Koncita w wydaniu przesłuchania prokuratury, przesłuchania sądowe przed komisją roku śledczą. I nie tylko. W analizie tej ustalono na podstawie otrzymanych informacji z bazy danych GIF przepływy pomiędzy Amber Gold a spółdzielnią Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie. Co miała przedstawiać tabela numer 2? Niestety tej tabeli komisja wstępnie nie otrzymała, dopiero po moim wniosku dowodowym ta tabela do komisji wpłynęła i okazało się, że według tej tabeli od 19 kwietnia do 23 czerwca 2012 roku Kasa Krajowa SKOK dokonała kilkunastu przelewów na konto Amber Gold w wysokości ponad 2 milionów złotych. Co panu wiadomo na ten temat? A sprawdził pan tytuły tych przelewów, bo to jest opłacanie umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych i następnie my zwracaliśmy. I to są rachunki osób fizycznych, które miały założone w poszczególnych skokach. Kasa Krajowa SKOK rozlicza wszelkie transakcje i płatności dla poszczególnych kas, dlatego za każdym razem wyjdzie na początku numer rozliczeniowy 799, o ile dobrze pamiętam, który wskazuje kasę krajową, a nie poszczególne skoki, nie poszczególną osobę. Z analizy GIF Głównego Inspektora Informacji Finansowych wynika,
że podmiotem, który wydawał dyspozycję, jak i podmiotem, na którego rzecz ta dyspozycja była realizowana, była Krajowa Kasa SKOK, a nie osoby fizyczne. A nie panu tłumaczy, że kasa SKOK rozlicza w imieniu wszystkich członków kas, wszystkich kasów, transakcje bankowe. Proszę sprawdzić sobie wyciągi bankowe i porównać, od kogo są to przelewy. I to można zrobić bardzo łatwo z opinią merytoryczną. Szanowny panie, odpowiadam panu, że według tej informacji KIF-u, którą uzyskaliśmy, który zawiera 25 parametrów przelewów, bardzo szczegółowych, od siedziby podmiotu wydającego dyspozycję poprzez kwotę transakcji. Podmiot, który wydaje dyspozycję, miejscowość siedziby podmiotu, to są bardzo szczegółowe informacje. Okropne są te przeboje, okropne. Także Radio Conchita, proszę państwa. Radio Conchita. A tutaj to jeszcze jakaś menda dzwoni, patrz, jeszcze jakaś menda coś chciała i sama nie wie co. Są odnotowane na rachunkach, tylko mówimy o przelewach 15. Ja jeszcze raz w krótkim panu... okresie czasu, 3-miesięcznym, wcześniej takich przelewów nie odnotowano, z kasy krajowej. O ile dobrze pamiętam, to tam było zadane pytanie przez ABW odnośnie tego, że GIF miał wskazać konkretne transakcje powyżej jakiejś kwoty i wyszło ich tam określona ilość. I jeszcze raz odsyłam pana do ustawy o kasie krajowej SKOK i czy o systemach SKOK, bo nie wiem, pamiętam jak się ta ustawa nazywa. Kasa Krajowa SKOK w imieniu wszystkich SKOK-ów i jej członków rozlicza transakcje i z tego to jest taki wynik. Opinia biegłych Ernst & Young bardzo dokładnie to wyjaśnia, te rozbieżności i różnice. Cieszę się, że świadek tak doskonale zna ustawę o SKOK-ach, chociaż trochę się dziwię tej informacji. To przejdźmy dalej. Pozwoli pan, że odczytam to, co pan zeznał w odpowiedzi na moje pytania podczas ostatniego przesłuchania. Pytanie. Czy wewnętrzne systemy bezpieczeństwa w Amber Gold były wzorowane na systemach bezpieczeństwa w SKOK-u Stefczyka? Świadek. Nie. Były wzorowane na bankach, w szczególności na banku pocztowym, Raiffeisen oraz banku. Nie jest banku, bo ja mam nawet zaległości w Stefczyku i oni nie alarmują, bo te banki, te BGŻ, Paribas, te Alior Bank, i zaraz by alarm wszczęły, wiesz, i zaraz wiesz, windykacje. Ja to proszę o okazanie tej procedury Amber Gold. Żydostwo, które, no, którego nikt nie lubi. Ja pamiętam jak w Ameryce ta Bernadetta, ona była w Ameryce u Żydówki, sprzątała, to ta Żydówka tak ją prześladowała, a jeszcze tutaj w lodówce powyczyszczaj, a jeszcze tutaj w lodówce powyczyszczaj. Że ona, ta święta Bernadetta, to była tak zahukana, tak głucho, że już naprawdę nic nie mogła. Zobaczymy, gdzie jest kasa Stefczyka. Ale cholera, jakieś dziadostwo tutaj jest. Ale panowie, do mikrofonu proszę, naprawdę, bo to... Pani przewodnicząca, ja bym chciał stwierdzić, że każdy dokument spółki Amber Gold miał metrykę dokumentu. I zgodnie z tym... Spokojnie, niech pan po prostu odpowie na pytanie. Proszę pana, proszę odpowiedzieć wedle pana wiedzy i nie przyjmować, że teza w pytaniu pana posła ma uzasadnienie w rzeczywistości. Tylko po prostu ale na te pytania to proszę się odpowiadać. Zaczyna, jest śmieszne. Pani, dobra, przepraszam pani przewodnicząca. Ja odpowiem w ten sposób. Nigdy w spółce Amber Gold nie zostały zatwierdzone żadne dokumenty, które bazowały na SKOK-ach, a dokument mi okazany nie jest zatwierdzony i nigdy nie wszedł do użytkowania, co potwierdza metryka dokumentu. Szanowny panie, jest to dokument wewnętrzny Amber Gold, zabezpieczony u was w siedzibie. Tak jak u was w siedzibie, na poczcie skanera zabezpieczono 9 procedur wewnętrznych SKOK-u Stefczyka. I proszę powiedzieć, jak to się składa, jak to się stało, że dokument będący u was w siedzibie, dokumentem Amber Gold, instrukcja wewnętrzna postępowania w przypadku zagrożenia, w 97% tożsame jest z dokumentem tej procedury SKOK. Staje pan poseł, te procenty policzył?
Jak pan proporcje robił? Proporcje robiłem tak, pani przewodnicząca, że różnią się tylko nazwy departamentów w tych dwóch dokumentach. Jak pan policzy, że w 3% się jednak różnią, a w 97% się pan nie różnią? Są błędy językowe i powiem pani przewodnicząca, że ktoś, kto z Amber Gold przepisywał tę procedurę wewnętrzną, poprawił błędy językowe, które występują w procedurze SKOK. Dlatego pozwalam sobie spytać raz jeszcze świadka, jakim cudem te procedury znalazły się państwa w centrali i dlaczego instrukcja wewnętrzna w 97% jest tożsama z instrukcją wewnętrzną SKOK-u. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest instrukcja Amber Gold, zatwierdzona i wprowadzona do użytkowania. Ja nie wiem, może być to projekt, który pan Krzysztof po śmierci przedstawił komuś do zaopiniowania. Zresztą jest tam podane, że został utworzony przez pana Krzysztofa Kuśmierczyka i dalszej drogi jego legislacji w spółce Amber Gold nie było. On nie wszedł nigdy do użytkowania, więc proszę nie wmawiać mi, że to była jakaś instrukcja, która była użytkowana w spółce Amber Gold. Proszę świadka, czy pan Wojciech Pastor przedstawiał panu swoje CV i swoją karierę zawodową po powrocie z Anglii w 2005 roku do Polski? Ja pana Wojciecha Pastora poznałem w roku 2010. Ale ja się nie pytam, kiedy pan poznał pana Wojciecha Pastora. Pytam się, czy rekrutując zapoznał się pan z podmiotami, które wcześniej go zatrudniały, ponieważ pan Wojciech Pastor pełnił nieodkrytą, można powiedzieć, rolę, specyficzną rolę w waszej firmie. Trudno powiedzieć nawet jaką, za dość dobre wynagrodzenie. Proszę powiedzieć, czy pan zapoznawał się z miejscami pracy pana Wojciecha Pastora? Rekrutowała go pani Małgorzata Guldon i to ona przedstawiała ostatecznie kandydatów, którzy zostali zatwierdzeni. Mimo tego, że on mi czy mojej żonie przekazał swoje CV, to i tak przechodzi przez normalną ścieżkę. Być może się zapoznawałem, ja teraz nie pamiętam, to było 7 lat temu. Jak to się stało, proszę powiedzieć, że pan Wojciech Pastor przeszedł specyficzną drogę zawodową, po powrocie z Anglii zatrudniony został w jednej ze spółek pana Mariusza Olecha, następnie zatrudniony został w Skok Media i trafił do pana. Czy pan znał fakt zatrudnienia w Skok Media i u pana Mariusza Olecha, pana Pastora? I czy ten fakt przeważył o tym, że on został zatrudniony jako jeden z najbliższych pana współpracowników w tamtym czasie? Nie wiem, jak to się stało. Ja pana Wojciecha Pastora poznałem w momencie zakupu mieszkania na ulicy Szafarnia w Gdańsku. On był przedstawicielem dewelopera. Podjął decyzję, że się będzie przeprowadzał do Warszawy i się pytał. Zauważył, że jest ogłoszenie, że rekrutujemy mniej więcej podobne stanowisko, jakie on w chwili obecnej wykonywał w spółce PKO Pirelli. I złożył aplikację po prostu i dlatego został zatrudniony. Okazał się najlepszym kandydatem. No i tylko tyle. I nie był moim żadnym bliskim współpracownikiem pan Wojciech Pastor, nie miał żadnej ode mnie żadnych wiedzy tajemnej ani tajemnic i zarabiał tyle samo, co wszyscy inni kierownicy do spraw ekspansji. I chodził z panem. Chodził z panem, chodził nie z panem. Dziadostwo 221 dzwoni. Nie chcę. Nie chcę. No, idźmy dalej. Ucie. Mówi, że w pewnym momencie pan wyszedł z panią Katarzyną i pojechaliście gdzieś na spotkania w Sopocie. Wcześniej oczywiście przed tą kolacją kupowaliście karty prepaid, umawiając się z kimś na spotkanie. Z kim wtedy się spotkaliście po tej kolacji? Z panem Pastorem? Nie pamiętam teraz, z kim no się spotkałem. No jak to pan nie pamięta? Na terenie Sopotu mieliście spotkanie. Z kim się spotkaliście? Nie pamiętam. Do kogo pan dzwonił z tych nie pamiętam, prepaid, a nie chcę zażartować pan sobie, bo to pani tutaj odebrany. O tym, że ABW powinno zabezpieczyć nagrania z centrali telefonów pomiędzy pracownikami i pan ma żal o to do ABW, a pan w tamtym czasie kontaktował się z różnymi osobami za pomocą różnych telefonów prepaid, co jest odnotowywane też przez wielu świadków, jest w materiałach operacyjnych. Z kim pan się spotkał wtedy w Sopocie? Proszę wskazać mi w materiale operacyjnym, z iloma telefonami ja się użytkowałem, bo są tylko dwa numery wskazane. I trzeci, który dochodzi... Wielu świadków się... mamy takie materiały dowodowe, świadczące o tym, że prosił pan różne osoby o zakup kart prepaid. No, niech pan nie udaje, że pan sprzedawał te karty dalej na Allegro. Karty prepaid, więc proszę nie wmawiać mi czegoś, czego nie było. Ja temu zaprzeczam, co pan mówi. I to jest tylko taka jest moja odpowiedź. Proszę pana, Skok Media wydaje gazetę bankową
której w specjalnym wydaniu, to jest piękne wydanie ze stycznia 2012 roku, znajduje się raport Złoto. Na stronie 41 artykuł Złoto dla odważnych. O Amber Gold działają firmy specjalizujące się w inwestycjach w złoto. Amber Gold oferuje lokaty z oprocentowaniem do 15%. Krótkookresowe korekty na rynku złota mogą być okazją dla klientów firmy do uzyskania większego niż gwarantowanie oprocentowanie. Dwie strony dalej artykuł głównego ekonomisty Skoków, pana Janusza Szewczaka, dziś posła PiS, który stwierdza, że platformy wymiany złota nie nadążają z obsługą klientów, certyfikaty na złoto biją rekordy, spadek światowych notowań na giełdach i wojny walutowe pompują wartość złota. Uwaga, pisze pan główny ekonomista, dziś już sprzedaje się nawet nieistniejące złoto. Żartobliwie spytałbym pana, czy to pan oferował lokaty w nieistniejące złoto, ale mam pytanie, czy korespondował pan z kimkolwiek, kiedykolwiek na temat tego wydania Gazety Bankowej? Pewnie korespondowałem z Michałem Forcem, który zajmował się wszelkimi kwestiami w tamtym czasie związanymi z zakupem mediów i pewnie tylko w takim zakresie. Do Michała Forca są pytania na temat wyboru osoby i zamieszczania takich reklam niedomnych. Czy kontaktował się pan z przedstawicielami spółki Skok Media w tamtym czasie? Nigdy nie rozmawiałem z żadnym przedstawicielem żadnego Skoku. To wróćmy jeszcze do 2009 roku. Na pytanie przewodniczącej. Co się narodziło w takim razie przed pójściem przez pana do zakładu karnego? Pan, a propos Amber Gold, w zakładzie karnym nic się nie narodziło. Przewodnicząca, kiedy się narodził pomysł w takim razie Amber Gold? Pan mówi w 2008 roku. Podtrzymuje pan te zeznania? Tak, podtrzymuję. To proszę powiedzieć w takim razie, ponieważ udało mi się dotrzeć do wniosku z 21 lipca 2009 roku, podpisanego przez pana, wnosimy o przyspieszenie terminu rozpoznania naszego wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców z dnia 17 lipca 2009 roku. Wniosek swój motywujemy chęcią uporządkowania i zmiany struktury, którą wymaga od nas główny partner. To jest wniosek o zmianę nazwy na Amber Gold, dla którego świadczymy usługi. W dobie kryzysu gospodarczego, który ma w chwili obecnej miejsce także w Polsce, musimy dbać o pozytywne relacje pomiędzy naszymi głównymi odbiorcami. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok, zmianę nazwy. I dzięki temu mamy możliwość podpisania nowej umowy współpracy. Najpóźniej jesteśmy zobowiązani ją podpisać do dnia 31 lipca 2009 roku. Warunkiem podpisania jest dokonanie zmian w KRS. Zmiana nazwy, która pozwoli spokojnie patrzeć na przyszłość i da zatrudnienie kolejnym 10 osobom. Proszę powiedzieć, kim był główny partner, który tak pana ponaglał w połowie lipca 2009 roku do pilnej zmiany nazwy firmy na Amber Gold? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym. No chyba pan żartuje. Jaki to ma związek z toczącym się postępowaniem? Przecież no to, wcześniej pan udzielał odpowiedzi. Ale to jest mój wybór, panie pośle, sugerując ja będę i kłamiąc wręcz, że w 2008 roku narodził się pomysł zmiany nazwy na Amber Gold. Na wcześniejszym przesłuchaniu w czerwcu na moje pytanie też pan zaprzeczał, że to nie po wyjściu z więzienia w 2009 roku w czerwcu, w lipcu pojawił się pomysł zmiany nazwy, zmiany struktury spółek. Państwo się nie pytaliście o zmianę nazwy, tylko o sam pomysł spółki Amber Gold, a nie zmiana pytanie, nazwy, nie, pan, ale to nie jest to samo. Pan skrywa osobę uczciwą, chce pan nas zaczarować, tak może część osób, która uległaby panu urokowi, dałaby się namówić na kolejne lokaty. Pan nas czaruje, niech pan odpowie na proste pytanie. Kim jest główny partner, dla którego świadczyliście wtedy usługi i od którego decyzji, od którego umowy, którą mieliście podpisać, rozpoczęła się zmiana nazwy na Amber Gold? Sam projekt. Już odpowiedziałam na to pytanie. Odmawiam odpowiedzieć na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Wie, że odmawia pan odpowiedzi na pytanie w związku z grożącą panu odpowiedzialnością karną, tak? Dobrze. Proszę pana, kto jest autorem tego loga i nazwy firmy? Bo ktoś do tego loga przecież ma autorskie prawa niemajątkowe. Czy autorem tego loga jest podmiot
o którym wspomina pan we wniosku z lipca 2009. Właścicielem praw autorskich jest syndyk maseł podłości Ambergold, a teraz, pozostałej, pozostałej była spółka Ambergold. W pozostałej części odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Proszę powiedzieć, kiedy poznał pan Lucynę Wąsowicz-Harendarczyk, bardzo zaufaną panią notariusz, która tak z takim dobrym sercem opiekowała się państwem? Na początku i pod koniec waszej bujnej działalności. Ja nie wiem, czy tą znajomość można nazwać bujną. To była zwykła znajomość zawierania aktów notarialnych. Ja z nią żadnych relacji innych poza zawieraniem aktów notarialnych nie miałem, więc nie, proszę nie nazywać tego żadną bujną znajomością. Poznaliśmy się w 2007 roku. Proszę pana, mamy maila z 19 stycznia. Pani Lucyna Wąsowicz-Harendarczyk uczestniczyła w gali Ambergold w Mazurkas Travel jako VIP. I niech pan nie mówi, że to była tylko znajomość ograniczona do aktów notarialnych. Kiedy pan poznał panią Wąsowicz-Harendarczyk? Ale tam nie była tylko pani Lucyna Harendarczyk. Ale ja wiem, że nie tylko. Tam proszę pana, to było 120 osób, 30 kelnerów i 10 kucharzy. Niech pan powie, kiedy pan poznał panią Lucynę Wąsowicz-Harendarczyk, notariusz, która przyjechała z Kwidzyna do Gdańska, przekształciła swoją działalność, profesję z adwokatury w notariat. To pan wie więcej ode mnie, bo ja tego nie wiedziałem na przykład. Ale ja pani nie pytam, Lucyna co ja wiem. Niech pan powie, kiedy pan się spotkał, kiedy spotkał się pan pierwszy raz. W 2007 roku, kiedy zawierałem pierwszy akt notarialny w jej kancelarii, która się mieściła na rogu ulicy Słowackiego i ulicy Grunwaldzkiej. My na Grunwaldzkiej mieliśmy biuro, było po prostu nam blisko. I tak się poznaliśmy z panią Lucyną Wąsowicz-Harendarczyk. A kto polecił panu, panią Wąsowicz-Harendarczyk? Odległość. Z analizy monitora sądowego i gospodarczego wynika, że pani notariusz nie zajmuje się aktywnie spółkami, natomiast duża część spółek obsługiwanych w latach 2009-2010 to były spółki pana, ale też drugiej osoby związanej z adwokaturą, pana Marcina Dubienieckiego. Jedną z tych spółek, to jest MD Invest, pan Dubieniecki założył, jak donoszą media, dla gangstera niejakiego Matuchy, czyli pana Tomasza Matuszewskiego. Stąd pytanie, czy zna pan pana mecenasa Dubieńskiego? Nie znam pana mecenasa. Czy pan Daszuta zna pana mecenasa Dubieńskiego? Nie wiem, czy zna pan Daszuta pana mecenasa Dubieńskiego. Czy zna pan pana Przywarę? Nie znam pana Przywarę. A ile w sumie zarobiła na waszej działalności czas się panu kończy. Druga pani Wąsowicz-Harendarczyk? Nie mam zielonego pojęcia. Trzeba było to zweryfikować. Nie wiem na to pytanie odpowiedzieć. To proszę powiedzieć na koniec, kiedy i w jakich okolicznościach poznał pan osobę, którą pan tak oszczędza w swoich wypowiedziach, pana Łukasza Daszuta? Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z tym, że to jest objęte tajemnicą adwokacką i ja nie będę tutaj... Ale to był świadek... Ale to był świadek na pana ślubie, pana przyjaciel, najbliższy współpracownik. Kiedy pan poznał pana Daszutę? Pani przewodnicząca, ja zdaję sobie z tego sprawę, że mnie nie chroni, ale to jest jako nasze spotkanie i relacje są objęte tajemnicą adwokacką pana mecenasa Daszuta. Nie, proszę pana, ja odmawiam w związku... Moment, panowie, proszę pana, tajemnicą adwokacką, czy dalej idącą obrończą, chociaż ja je zrównuję, jest objęta kwestia tych opowieści. Natomiast fakt, gdzie i kiedy pan go poznał, to chyba, że to było coś tak zdrożnego, że obawia się pan, że na przykład wyniknęłaby z tego konieczność wszczęcia postępowania karnego. Nie, pani przewodnicząca. Nie, jaka to jest tajemnica, gdzie i kiedy pan go poznał? Nie, no ja go poznałem u jego w kancelarii, miałem z polecenia... Moja żona od jakiejś koleżanki dostała z polecenia adwokata w Gdańsku Wrzeszczu. On się nie mógł ze mną pojechać na rozprawę i polecił mi swojego kolegę. Mówi, że będzie miał wolny termin, w tym dniu się do niego po prostu udałem i w taki sposób poznałem pana Łukasza Daszuty. Łukasza Daszutę w jego kancelarii na ulicy Targ Drzewny w tamtym momencie. Będzie druga tura po przerwie. Ja mam tylko taką jedną uwagę, którą, panie pośle, zgłaszają mi po komisjach przeróżne osoby. Pan bez żadnego związku bardzo często lub bez jakby wykazania czegokolwiek używa tutaj pełnych nazwisk niektórych ludzi.
Bardzo często dotyka to przeróżnych prawników, gdzie pan nie jest w stanie nic o tych ludziach powiedzieć, poza tym, że w negatywnym kontekście pan ich przed opinią publiczną stawia. I powiem panu tak, to jest po pierwsze niegodziwe, niemoralne, tym bardziej, że wszyscy, jak tu siedzimy, znamy materiały niejawne i gdybyśmy chcieli, a wiemy, że część nie ma na pewno pokrycia, to byśmy tutaj zaczęli wymieniać choćby nazwiska prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej. Tylko mamy tą przyzwoitość, że tego nie robimy i ja do pana apeluję, bo pan to jest kolejna osoba, co do której nie ma zarzutów, nie ma podstaw do zarzutów, przynajmniej nie jest nam znany materiał i nie toczy się postępowanie, której nazwisko pan wymienia w takim pejoratywnym kontekście, zostawiając to bez dokończenia. Tak po prostu ale się nie godzi. W pejoratywnym kontekście. Ja weryfikuję fakty, weryfikuję informacje, które są powszechnie dostępne w monitorze gospodarczym, ale też ujawniane są przez dziennikarzy powiązania konkretnego adwokata z konkretnym gangsterem w konkretnej sprawie, która się toczy. Weryfikuję fakty. Nie mam innej okazji zadania tego pytania świadkowi, żeby uzyskać od niego potwierdzenie. Pan przewodniczący Marek Suski. Pani przewodnicząca, czy może jeszcze w temacie jedno pytanie do świadka, w temacie właśnie? Bardzo proszę świadka, proszę mi powiedzieć, czy nie było czasem tak, że osoby, które pan zatrudniał w Ambergold, które przychodziły z innych instytucji, nazwijmy to finansowych, po prostu przynosiły to, co miały w szufladach, czyli jakieś procedury z poprzedniej pracy i czy wyście to potem dostosowywali po to, żeby wdrożyć u siebie, czy tak to funkcjonowało? Nie, tak to nie funkcjonowało, jednakże większa część osób, znając wcześniejszą firmę i wcześniejsze procedury, wiem, że wykorzystywała je do przygotowywania nowych procedur, swoją wiedzę. Rozumiem, pana... czyli wykorzystywali wiedzę swoją z poprzedniej pracy, a ja chcę właśnie wyjaśnić, skąd ten zbieg okoliczności, że ten projekt, powiedzmy, tych procedur wewnętrznych zbieży z dokumentami pochodzącymi z innej instytucji finansowej znalazł się w Ambergold. Jaki mógł być tego powód według pana? Któryś z pracowników musiał go przynieść. Na zasadzie z szuflady z poprzedniej pracy, tak? Nie z pracowników, ja nie ponieważ wiem, to są... Pan nie ma głosu, panie pośle Brejza, w tym momencie. A proszę, dyspozycji zarządu. Ale panowie, może w ramach drugiej tury zadacie te pytania. Nie, no dobrze, to jest uzupełniające. Proszę, żeby świadek odpowiedział, bo mi przerwał tutaj kolega poseł. Pan pytał mnie przed chwilą. Panie pośle Brejza, nie pan ma pan głosu w tym momencie, więc proszę go nie zabierać, proszę pozwolić panu posłowi skończyć pytanie. Za kolejnością i pan zakłóca pracę. No dobrze, no bo chcę to ostatecznie wyjaśnić, żeby nie tworzyć mitów. Ja nie wiem, skąd oni brali te procedury. Przynosili je najprawdopodobniej z poprzedniej firmy, tak? No ale skąd... A jak to się stało w takim razie? Nie udzieliłam panu głosu w tym momencie. Jeżeli poseł po moim pytaniu, ja chcę dopytać, jak to się stało, że... Proszę pana... Dysponentem jest jedynie zarząd, kierownictwo skoku. Proszę nie odpowiadać. Znalazł się w centralnie Ambergold. A dlaczego pan nie odpowiada? Bo dostanie pan w drugiej turze głos i będzie pan zadawał swoje pytania. A teraz pan zadaje pytanie poza kolejnością. Pani przewodnicząca, pani mnie obraziła przed chwilą, mówiąc, że ja sobie sam udzielam głosu. Ja czekałem grzecznie dwie godziny na to, żeby weryfikować fakty. Dość. Panie pośle Zębaczyński, kończył pan? Bardzo nieładnie, bo tak, odpowiedź, Kuziana Józef się nie robi na jednego, to bardzo nieładnie. Dziękuję pani przewodnicząca. Psychologia proszę świadka, tak proszę powiedzieć, czy podczas jakiegokolwiek przesłuchania, czy w prokuraturze, czy w ABW, pytana pan o źródło przecieku dotyczące wejścia do pana firmy funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bądź jakichś innych służb specjalnych? Nigdy ten temat nie był poruszany. A skąd wiedział pan o wejściu ABW? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Mamy stenogram, w którym wymieniacie panowie z panem Maratem informacje na ten temat. I tam z jednej z tych rozmów ścieżka wiedzie do pana Jacka Cichockiego. Czy według pana on jest źródłem tej informacji na temat wejścia ABW do pana? Nic mi na ten temat nie jest wiadome, ale być może tak. Ja na ten temat nic nie wiem. A czy ktoś jeszcze oprócz pana Marata rozmawiał z panem na temat wejścia do pańskiej firmy, bądź zainteresowana pańską firmą, czy pana osobą służb specjalnych? Taki wątek występuje w pana rozmowach telefonicznych, gdzie pan mówi, no nie jesteśmy sami, ktoś nas podsłuchuje. Tak, były takie osoby, ale odmawiam odpowiedzi na to pytanie, jakie to były osoby. Dobrze. Thank you.
pytanie, jeśli pan prezydent pozwoli. Czy w czasie przesłuchań, czy to oficjalnych, czy nieoficjalnych, był pan pytany o pana ministra Cichockiego? Bardzo nieładnie, tak. Proszę pana, przecież jak zamordyzm katolicki robi, scenogramy, że oni po prostu jak jest kopata, jedna osoba, w jakiej nie zapyta? Sytuacji nie było, nie, ja jedna osoba znałem, jest i wtedy wszyscy cztery osoby jak na nią mówi, ale pan to poznał, ale wtedy człowiek trochę się głupio czuje, jest takim osaczony, a prokuratura nie przez 4 lata czy 5 nie zapytał pana, że Lidia przez strzega, przed psychologią tłumu, mówi mi zatłumem w złym celu, a to też, że nie uczestniczy tłumie w złym celu, to jest zły, nie zły, to jest podzielone, ale przecież taki osaczony zawsze będzie myślał, że to jest zły cel, bo oni są Buzia na Judzia, wszyscy przeciwko niemu. Nie wolno dawać do zrozumienia, że kilka osób nagle w jednym momencie tu i teraz jest przeciwko jednej osobie. O to chodzi. I tu jest to łamane, nie ma standardu. Ja tam już nie będę go bronić, nic nie będę, bo tam rozumiem. Wiele pan już powiedzieć nie chce. Stwierdził pan, że jedna osoba nie jest w stanie dojść do tego, ile złota zostało zakupionego na lokaty. Natomiast pani księgowa, chociaż pan twierdzi, że nie księgowa, ma twierdzić, że księgowa. Rola tej pani jest tajemnicza w związku z tym, ale pani Danuta Misiewicz stwierdziła, że chciała sprawdzić, czy rzeczywiście jest złoto na pokrycie lokat klientów, ale pan przez wiele miesięcy uchylał się od tego, umawiał się pan, że pójdziemy, sprawdzimy, że jest to w banku, PGŻ-cie i tak dalej. Tam zresztą, jak się dowiedzieliśmy, były specjalne szkolenie, jak na takie trudne pytania, gdzie jest złoto, odpowiadać, czyli jak ludzi wprowadzać w błąd. Ale według tego, co pan powiedział, wartość odkupu złota wynosiła 390 milionów. Ale pani Misiewicz twierdzi, że nigdzie nie było faktur na zakup złota. Ona wręcz twierdziła, że być może te faktury były u pana w gabinecie. I ja mam takie pytanie, czy pan osobiście wyrażał zgodę w swojej firmie na dysponowanie kwotami na zakup złota? Tak, osobiście wyrażałam zgodę. Poza tym ta treść zeznań pani Misiewicz, że nie było dokonanej inwentaryzacji złota, jest niezgodna ze stanem faktycznym, gdyż taka inwentaryzacja została wykonana wreszcie. Po jej prośbach dokonała ją prezesa Janiszewska i Alfreda Aksnowicz zgodnie z zarządzeniem prezesa zarządu i na podstawie tej inwentaryzacji były dokonywane także zabezpieczenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli chodzi, jeszcze raz wytłumaczę panu, jeżeli chodzi o księgowość, pani Danuta Misiewicz była główną księgową całej grupy, czyli miała nadzorować pracę wszystkich spółek. No dobrze, ale ja nie o to pytałem. A nie zajmować się bezpośrednio księgowaniem transakcji. Proszę świadka, ale ja nie o to pytałem. Konkretne było pytanie, czy to pan wydawał zgodę na zakup złota, potwierdził pan, że tak. To w takim razie proszę powiedzieć, na jakiej ilości złota wydał pan zgodę? Ja na jakiej odmawiam ilości złota zakupił pana firma? Ilości zgodne z zawartymi umowami, a na pozostałą część pytania odmawiam odpowiedzi na pytanie w związku z toczącym się. Czyli jakie ilości? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem. No ale mówił pan tutaj, że wartość wykupu wynosiła 390 milionów. Z czego to wynikało? Zawartych umów na obrót i przechowywanie metali szlachetnych. No a teraz wróćmy do tych umów. No mówił pan o tym, że w tych umowach tak na dobrą sprawę za 30 tysięcy były 3 gramy złota. Ja podałem to jako przykład, panie pośle, a nie jako wartość rzeczywistą. To proszę podać wartość rzeczywistą. Ja wartości rzeczywistej panu nie podam, bo te transakcje były, do każdej umowy mogły być inne. Tym bardziej, że to można było stosować także indywidualne spready do poszczególnych umów przez niektórych pracowników. Czy pan w ogóle tego nie kontrolował? To było kontrolowane, tylko ale ja nie jestem w stanie panu podać w chwili obecnej takiej ilości, bo ona nie jest obliczona w chwili obecnej. 45 tysięcy umów trzeba wziąć i przeliczyć. Ja sam nie jestem w stanie tego zrobić. No ale pan był prezesem tej firmy. Ja pytam pana. Ale danych
nie mam dostępu do danych systemu Agnet w takiej formie, że można by było to zrobić jednym kliknięciem myszy, a pojedynczo bym musiał przeliczyć 45 tysięcy umów, czego nie jestem w stanie zrobić. Rozumiem. Nie chce pan po prostu udzielić odpowiedzi. Z całą pewnością pan dobrze wie, jak to wyglądało, ale to już jest inna sprawa. Ale ja nie mówię, że ja nie wiem, jak to wyglądało, tylko nie jestem panu precyzyjnie odpowiedzieć w chwili obecnej na to nie pytanie. Nie będę miał pretensji, że pan się pomyli o parę gramów złota, ale tu chodzi o tony. Jakie tony? No, tony złota, jeżeli to jest 800 ileś milionów. No nie, to... pan mówi o ilości wpłaconych środków na rachunki bankowe spółki Amber Gold. Nie, ja mówię o tym, co było zawartością pana reklam i umów, że to są lokaty w złoto i z przedstawionych dokumentów, jakie mamy, było to ponad 800 milionów pieniędzy, które przeznaczyli klienci na lokaty w złoto. Natomiast lokaty. Z tego, co pan tutaj mówi i z dokumentów, lokaty w złoto za te pieniądze nie były dokonane. Czyli po prostu klienci byli przekonani, że wpłacają pieniądze i są lokowane te pieniądze w złoto, one były przeznaczone na inne cele. Tak to niestety wygląda. To czy po pierwsze, pan będzie tego zaprzeczał, czy nie, ale to są fakty, bo gdzie są te tony złota, jeżeli było inaczej? Przejdźmy do faktów. Po pierwsze, no kwota właśnie. 860 milionów nie jest to kwota zawartych lokat, tylko kwota wpłat dokonanych na konto spółki Amber Gold, wyliczona przez firmę Ernst & Young, obejmująca wszelkie wpłaty na konto spółki. Wynika to wprost chyba ze strony 190 opinii biegłych Ernst & Young i ona jest przekopiowana do aktu oskarżenia. Po drugie, klienci łącznie wpłacili kwotę ponad 1,5 miliarda, około 1,5 miliarda złotych do spółki Amber Gold. Z tego aktywnych lokat na dzień zakończenia działalności, czyli ogłoszenia upadłości, było na kwotę około 400 milionów złotych. I to są fakty, a nie to, co pan w chwili obecnej podał. Po następna rzecz, spółka w momencie upadłości nie musiała mieć złota na 860 milionów, bo to były wpłaty stwierdzone przez biegłych w okresie całej działalności spółki. Najważniejsza jest kwota lokat, jaka była aktywna w danym momencie i na jaką powinna posiadać te złoto. A my tego nie wiemy ani z aktu oskarżenia, ani z żadnych innych dokumentów. No my tego nie wiemy, pan to pewnie wie. Ja to wiem i uważam, że zgodnie z zawartymi umowami było więcej złota o 10 do 20 kilogramów, niż wynikało to z zawartości umów. A w ogóle ile tego złota było? Bo jeżeli pan mówi, że 400 milionów złotych było w umowach na lokaty, to w takim razie ile tych ton złota było? No bo 400 milionów złotych to raczej w tonach, a nie w kilogramach tych kilkunastu, które później z torbą biegaliście po mieście i spróbowaliście sprzedać. No właśnie odnoszę się przed chwilą do tego, co pan powiedział. To do którego 400 milionów złotych było przeznaczone na lokaty. Tak. I do którego pan punktu odnosi, że to powinno być tony? Do pana wypowiedzi. Nie, no pan powiedział przed chwilą, że do warunków umownych. To ja się pytam, do którego warunku umownych? Nie. Do pana wypowiedzi, bo ja pytałem, ile wynikało z umów. Pan powiedział 400 milionów złotych na lokaty w złoto. Ja się więc to czy to były te lokaty po 2 gramy za 30 tysięcy? Ja nie rozumiem pytania, proszę jeszcze raz. No rozumiem. No myślę, że klienci pana firmy też nie rozumieli, co się stało z ich pieniędzmi. Teraz, ale proszę, ja szanowny panie, proszę, mieliśmy tutaj taką informację, że na pańską teściową zakupiono 6 kg złota. Czy może pan potwierdzić bądź zaprzeczyć tą informację? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem postawionym zarzutem z artykułu 299. No, pańska teściowa też odmawiała, choć powiedziała, że chciałaby wiedzieć, gdzie jest to złoto. My też byśmy chcieli. Może pan nam w zakresie było prowadzone to postępowanie jest kontrolne przez pierwszy albo Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, ile dobrze pamiętam. Cieszę się, że było prowadzone, ale ja pytam pana, my Urząd Skarbowy też zapytamy, czy znaleziono to złoto. Ja odmówiłem odpowiedzi na to pytanie. Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy lotnisko w Babimoście współpracowało w jakiejś formie z Amber Gold lub którąś ze spółek lotniczych? Zielona Góra, jak dobrze pamiętam, tak? My chcieliśmy wygrać, OLT Express Poland chciało wygrać przetarg na
przewożenie pasażerów z Zielonej Góry do Warszawy. Przetarg został jednakże odwołany i został bezprzetargowo poprzednia linia lotnicza, która świadczyła te usługi. Czyli współpraca nie została podjęta? Nie, nie została podjęta. I nie przeznaczone zostały żadne środki? Nie, żadne na Babi Most na pewno nie. Zielona Góra to na pewno nie. No proszę powiedzieć, czy w takim razie klienci Amber Gold mieli jasno wpisane w projekcie umowy, że tak naprawdę lokatę w złoto mają, no być może na wysokości 1%, może 2% swojej lokaty? Tak, mieli to wpisane. Było to w informacjach wszystkich na stronach internetowych, łącznie z aplikacjami, które pokazywały, jak mniej więcej wygląda cały proces inwestycji. A to z czego wynika, że te kilkanaście tysięcy osób było przekonanych, że jednak pańska firma kupi dla nich to złoto? Z tego, że nie czytali umów. Większość osób tak potwierdza, zeznając to. Część osób mówi, że się nie czuje poszkodowanymi, bo wiedziało, że to się czyli uwierzyli w reklamę i nie czytali tego, co było małym druczkiem, i to jest niestety tak ich wina, że po prostu pan przepuścił ich pieniądze. Ja nigdy nie powiedziałem, że ja przepuściłem ich pieniądze. A co pan zrobił z nim pieniądze? Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Zainwestował pan i były zyski? Czy była upadłość i ogromne straty? Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się systemem. W trakcie swojego poprzedniego przesłuchania twierdził pan, że pieniądze na inwestycje pochodzą z pieniędzy, które są z różnicy kursów pomiędzy zakupem złota a ceną sprzedaży po zakończeniu trwania lokaty. Czy może pan powiedzieć, jakie były zyski z tej różnicy kursów pomiędzy złotem zakupionym a sprzedażą? Po... W ciągu 2 lat wartość złota wzrosła około 200%. A ja się pytam, jaki był zysk ze sprzedaży? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, jedynie mogę to panu zobrazować, że kurs złota i dolara w stosunku do złotówki wzrósł o około 200%. No tak, ale na pytanie, ile tego złota zakupiono, pan odmawia też, ile tego złota sprzedano. Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie, też pan w związku z postępowaniem KS. Natomiast z tego, co wiemy, to 15 kilo złota gdzieś w torbie było noszone, próbowaliście sprzedać, ukryć, no nie udało się. I to w zasadzie chyba całe złoto, jakie w ogóle było w tym całym przedsięwzięciu. Ja tutaj, pan się odnosi najprawdopodobniej do zeznań pani z Narodowego Banku Polskiego, która zeznawała w sądzie karnym. Te zeznania zostały obalone przed sądem i pani potwierdziła, że zgodnie z tym, co było jej okazane i przeprowadzone tak, że był eksperyment procesowy, jest zupełnie co innego niż to wynika, ale ja niestety w związku z tym, że sąd zabronił publicznienia treści zeznań świadków składanych przed sądem, nie mogę tutaj tego wyjawić, więc prosiłbym o ściągnięcie sobie ani danych osobowych świadka, proszę o ściągnięcie sobie protokołu. Rozumiem, co mówiła pani na rozprawie. Fakt, ale ja mówię, skąd pan bierze takie przypuszczenie. Ale my mamy dokumenty nie płynące w ogóle z sądu. Ja mam prośbę, żeby świadek nie muszą jakoś być. Ja nie pouczam państwa, tylko w procesie jest pan, które mogą jest pan po prostu podejrzanym o oszustwo na wielką skalę i naprawdę rozumiem, panie pośle, w tym postępowaniu pan jest świadkiem. Żeby w tym, tak, ale przed sądem i w sprawie całej afery Amber Gold jest jednak osobą podejrzaną i to rozumiemy, że żeby dokonać takiego wielkiego przekrętu trzeba być osobą dość bezczelną, ale tu prosiłbym, żeby świadek powstrzymał tą swoją umiejętność przed komisją śledczą. Kolejne pytanie do świadka. Jaką rodzinę ma pan w Niemczech? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. A z jakiego powodu? W związku z mogącą mi grozić odpowiedzialnością karną. To znaczy, że ta rodzina też uczestniczyła w tym przekręcie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z możliwością odpowiedzialności karnej. Mam takie pytanie, czy pan pastor był łącznikiem pana firmy z panem Olechem? Ja nigdy z panem Olechem nie rozmawiałem, nigdy z nim żadnych czynności nie dokonywałem. A czy wiedział pan, nie znam pana Olecha. Pastor pracował na rzecz jednej z firm pana Olecha? Nie, dzisiaj się dowiedziałem od pana Brejzy. A
proszę powiedzieć, czy ktoś w trakcie pana osadzenia skontaktował się z panem spośród pracowników Amber Gold? Amber Gold. Wydaje mi się, że nie przypomniam sobie, żeby ktoś się ze mną... A jakiś na przykład funkcjonariusz służby więziennej? Nie rozpoznał pan w nim pracownika? Ja na pewno nie. A funkcjonariusz pana? Być może, ale ja... Jedyna sytuacja, jaka miała miejsce, to co zostało zgłoszone ostatnio w sądzie, także to zostało przeze mnie zgłoszone. Funkcjonariusz przyszedł w ramach dozoru do mnie i zaczął opowiadać na temat jego pracy na lotnisku zbiorowym lotniska, tak, znajomości z Michałem Tuskiem i z panem Pluskowskim, ale to automatycznie zostało zgłoszone. Ja już tego funkcjonariusza nie widziałem, ale to miało miejsce miesiąc temu, półtorej może. A czy ten funkcjonariusz coś panu proponował, sugerował? Nie, nic nie proponował. Ostrzegał, straszał, raczej uważał, że to była jego czysta ciekawość, a nie... Ja to nie chcę szukać tutaj żadnych teorii spiskowych. I w jaki sposób on się znalazł w pana obecności, bliskości, że mogliście rozmawiać? No normalnie, no. Ja z wieloma funkcjonariuszami rozmawiam w czasie dokonywania różnych czynności. To raczej dosyć ciekawe, że pracownik, który był związany z tą firmą... Ja powiem panu, dla mnie to też jest nienormalne. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi pierwszy raz, 20 minut się ze mną i opowiada mi na temat lotniska w Gdańsku, Michała Tuska i Kroskowskiego oraz Koniecznego i innych. Dla mnie to też było nienormalne, więc od razu poprosiłem, żeby ten funkcjonariusz został ode mnie zabrany. To zresztą zostało. Zna pan nazwisko tego funkcjonariusza? Nie znam nazwiska tego funkcjonariusza, był to funkcjonariusz, który pracował miesiąc czasu dopiero w areszcie. Więc ja po miesiącu już miał do pana dostęp. Ale to nie jest do mnie pytanie, tylko pytanie chyba do dyrekcji albo dowódcy zmiany, a nie do mnie. To prawda, te pytania zadamy, ale taki fakt, jeżeli miał miejsce, to rzeczywiście jest dość zastanawiający. Tak, dlatego automatycznie to zgłosiłem w sądzie karnym także w związku z tym, że jeszcze niektóre osoby nie zostały przesłuchane w procesie i nie chcę, żeby to wyglądało tak, jak ja bym to wpłynął na jakiekolwiek świadków. Ja nie chcę mieć kontaktu, ani żeby dawać jakiekolwiek preteksty do tego, tym bardziej, że wiedziałem, że będę tutaj zeznawał. A wymienił pan nazwiska... W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa przesłuchanie Marcina P. przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Jest to drugie przesłuchanie Marcina P. Po raz pierwszy stanął przed Sejmową Komisją Śledczą 28 czerwca, a jego przesłuchanie również odbyło się w warszawskim Sądzie Okręgowym. Więcej na ten temat w informacjach dnia o godzinie 15 i także w gorącym temacie 8 minut po godzinie 15. Proszę dać głośniej Polskie Radio 24. Tu Polskie Radio 24, minęła 15, czas na informacje dnia. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchuje Marcina P. Zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym są zgodne z Konstytucją. Będą zmiany w rządzie, zapowiada premier Beata Szydło. Maja Borkowska, zapraszam. Nie było uzasadnienia ekonomicznego sprzedaży linii OLT Germany za 1 euro, mówi były szef Amber Gold. Marcin P. zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold w warszawskim Sądzie Okręgowym. W sierpniu 2011 roku Amber Gold, posiadacz linii OLT Express, wykupiła wszystkie udziały w OLT Germany za 2 miliony euro. Sprzedała je za 1 euro, mimo że przewoźnik nie miał długów. Marcin P. powiedział dziś Komisji Śledczej, że nie widział umowy sprzedaży i dodał, że był to jego błąd. Jakie było uzasadnienie ekonomiczne takiej transakcji? Za sprzedaż za 1 euro nie było żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Ja to stanowisko wyrażam od 2012 roku, od momentu, kiedy dowiedziałem się o sprzedaży za 1 euro. Proszę pana, to dlaczego pan wyraził, podpisał to pełnomocnictwo za sprzedaż tak szerokie dla pana Kleina za nie mniej niż 1 euro? Takie pełnomocnictwa z reguły były podpisywane u nas w spółce i tak każda umowa musiała być najpierw przeze mnie zaakceptowana. Ja nie widziałem tej umowy do akceptacji. Proszę pana, podpisując mu to pełnomocnictwo, zakładał pan, że pan nie musi tej umowy już więcej widzieć. Proszę pani przewodnicząca, to jest mój błąd.
Wcześniej Marcin P. zeznał m.in., że linie OLT Express były pytane o możliwość przewożenia posłów i senatorów. Zapytanie wpłynęło też od Komendy Głównej Policji w sprawie wynajmowania samolotów do przewożenia osadzonych z innego kraju w ramach ekstradycji. Uchwalone w ubiegłym roku, a zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym są zgodne z konstytucją, orzekł Trybunał. Orzeczenie zapadło w pięcioosobowym składzie przy jednym zdaniu odrębnym. Chodzi o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi obie ustawy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara zaskarżone przepisy naruszyły trójpodział władzy, gdyż uzależniono publikację orzeczeń Trybunału od tego, jaki status nadaje im inna władza. Według Rzecznika Praw Obywatelskich niekonstytucyjne są też regulacje włączające do orzekania osoby, które zostały zaprzysiężone na...